Czy on ma szczere zamiary? Czy można mu zaufać, czy on ma szczere zamiary wobec Ciebie, osoba pytająca? Zobaczmy. Przyglądnijmy się dzisiaj kartom Lenormanda. Witam serdecznie wszystkich moich kochanych subskrybentów i nowych słuchaczy. Przede wszystkim bądźcie pozdrowieni, witajcie, zaglądajcie tu codziennie, zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry. Wasza subskrypcja się na pewno opłaca, ponieważ dostaniecie wtedy od YouTube'a powiadomienia o moich nowych wróżbach codziennych, o codziennych premierkach. Zapraszam do subskrypcji. Zapraszam oczywiście wszystkich do komentowania, piszcie, dajcie smajliki. Bardzo mnie to cieszy, inspiruje. Oczywiście lajkujcie z łapką w górę mój filmik. I zapraszam Was również na wróżby indywidualne, które robię za pomocą zdjęć, dat urodzenia i Waszych konkretnych pytań. Napiszcie mi na e-maila, który znajdziecie tutaj pod filmikiem i w komentarzach, a ja odpiszę Wam o warunkach takich wróżb indywidualnych. Zapraszam na wróżby indywidualne. Kochani, dzisiaj zobaczmy dwie grupy. Pierwsza grupa to taki właśnie aniołek na kamieniu, narysowany aniołek. Taki z niebieskim ubrankiem. I grupa druga to serce, również na kamieniu, namalowane, wyryte z napisem I love you. Wybierzcie sobie pierwszą lub drugą grupę. Talie kart są identyczne. Karty Lenormanda. Ta właśnie talia włoskiego autorstwa. I zapraszam. Czy można mu zaufać, czy on jest szczery w stosunku do Ciebie? Tutaj on coś już napisał. Chyba pisze do Ciebie lub będzie pisał. Będzie jakaś komunikacja pisemna, czy będzie chciał on odnowić komunikację. Ale tutaj są jakieś między Wami problemy, komplikacje. I też jest takie podejrzenie, że on tutaj działa na dwa fronty lub ma jakieś dwie drogi, którymi idzie. Dlatego Wasza komunikacja i relacja oraz stabilność Waszej relacji jest skomplikowana. Tutaj on mi wygląda na jakąś toksyczną osobowość lub jest jeszcze jakaś inna kobieta przy nim. Dlatego on ma tutaj dwie drogi, tak? Ty jesteś jedną jego drogą wyboru i ta kobieta, która tutaj jest, która coś miesza lub jakaś zdrada, jakieś problemy, komplikacje, jakaś ewentualnie inna Wasza rywalka, konkurentka, to jest druga jego droga wyboru. Więc tutaj, czy on jest szczery, czy można mu zaufać, powiedziałabym raczej jest to trudne. Poprzez te dwie karty właśnie. Tutaj tak wygląda, że on jakby działa jednocześnie na dwa fronty, że jest niezdecydowany, że stoi na rozdrożu dróg, nie wie, którą drogę wybrać, nie wie widocznie, którą kobietę wybrać, nie wie, jak tutaj się zdefiniować. Niby coś chce, pisze, owszem, ale jest tutaj bardzo rozdwojony w jaźni, tak, czy emocjonalnie. Także nie do końca można mu tutaj zaufać i nie do końca ma on szczere zamiary. Dziękuję, grupo pierwsza. I zapraszam grupę drugą. Grupa druga to serduszko czerwone. Tutaj już karty z przełożenia mówią, że on szuka również jakiegoś impulsu, by pójść w jednym kierunku z Wami. Szuka jakby tej drogi, właściwej drogi dla siebie, tak? Szuka jakby tutaj, byś jemu wskazała tą drogę. Czy on jest godny i szczery?
Godny zaufania i szczery. No tutaj od razu, kochani, maski. Bardzo oczywiście karta, która wyraźnie pokazuje, akcentuje tutaj nieszczerość, no, kłamliwość, ukrywanie własnych uczuć, czyli też nieszczerość w kwestii pokazywania własnych swoich uczuć, tak? Ukrywa wręcz swoje emocje, uczucia, prawdziwą twarz, chowa za maską, maskuje się, coś udaje i tutaj jakby też jest jakaś presja czasu. Z czasem powinno się to wyjaśnić. Aha, rozumiem. Czyli z czasem powinno się to wyjaśnić, że on jakby tutaj jest troszeczkę zakłamany, udaje coś, ukrywa te uczucia, ale nieszczery jest. Zagrywa być może na dwa lub nawet trzy fronty. Ta maska ma nawet trzy twarze. To już nawet nie dwulicowość, ale nawet mamy tutaj trzy wyrazy twarzy, nawet mamy taką podwójną osobowość dobra i zła, tak? Mamy tutaj słońce i księżyc, mamy tutaj jasności i niejasności. Jakby tutaj on ukrywa coś również ze swojej właśnie, nie wiem, osobowości, planów, zamiarów. Tutaj on ukrywa to, z drugiej strony tutaj mówi tylko część swoich uczuć, część swoich spraw tutaj ujawnia, natomiast następną część czy połowę ukrywa. I tutaj właśnie ciężko jest go rozgryźć, tak? Ale te sprawy, które on ukrywa, te emocje, które on ukrywa, tutaj powinny się jakoś wyklarować, wyjaśnić. W każdym bądź razie, kochani, czy warto mu zaufać? Myślę, że dopiero jak się wyjaśnią te wszystkie jego tutaj ukryte sprawy, tajemnice, które on chce sekretnie ukrywać, dopiero jak to się wyjaśni, wyjdzie na światło dzienne, tak, to będzie można zobaczyć, czy on jest ważny zaufania. Na dzień dzisiejszy nie jest to osoba warta zaufania i nie jest do końca szczery. Takie dwa rezultaty mi wyszły dzisiaj z czytania kart. Dziękuję Wam serdecznie za odwiedziny tutaj mnie na moim kanale i zapraszam Was codziennie. Proszę o lajki, proszę również o feedback w komentarzach. Napiszcie koniecznie komentarze. One nie muszą być długie. Napiszcie jedno słowo, jedno zdanie. Dajcie jakiś smajlik. Dziękuję serdecznie i zapraszam Was serdecznie do usłyszenia już wkrótce.